ze świecia. Za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Mówiłem wcześniej o gdzieś przygodzie Radomiaka. Radom w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o Puchar Polski, tam naprawdę nie zmieniła. Na świecie rozpocznie to spotkanie. Za chwilę pierwszy gwizdek Mariusza Korpolskiego z Torunia. Gramy! Jest dośrodkowanie piłki na pole karne, troszeczkę za wysoko dla Leandro, na wszelki wypadek. Poza w polu karnym piątka zawodników z Radomia, dośrodkowanie, wybicie ze strony Kiełpińskiego. Jeszcze Leandro Pereira na pole karne, Murawski minął się z piłką, ale ostatecznie przy... Gra do prawej strony Agu, jeszcze Damian Jakubik, końcowa linia, udało się wyjść tę piłkę. Jest podyktowanie rzutu karnego ze strony. Długi rozbieg Leandro Pereiry. Ruszył Brazylijczyk Leandro Pereira. 1-0. Radomiak obejmuje prowadzenie. 25. minuta meczu. I wydaje się, że jednak zasłużone prowadzenie Radomiaka, który rzutem wolnym z centrum, tudzież z bocznych sektorów boiska. Dośrodkowanie na pole karne. No i to było naprawdę ciekawe. Jeszcze dobra piłka ze strony Koliny, nie ma spalonego, Cupriak przed siebie, Murawski, jeszcze tutaj Kolina zagapił się kompletnie, trzeba powiedzieć. 40. minuta meczu, Wietrzykowski, wbicie piłki na pole karne. Doszło tam do... wystawili szkoleniowcy Marek Końko i Jerzy Cyrak w pierwszej połowie. Radomiak rozpoczyna drugą odsłonę, białe stroje, goście z Radomia, natomiast w da świecie. Lewa strona boiska. Szczukowski na pole karne. Jest rzut karny dla Wdy Świecie. Karola Maliszewskiego. Maliszewski kontra Gostomski. Ponad bramką jednak. Karol Maliszewski. Wietrzykowskim. Maliszewski. Maliszewski, jego wrzutka na pole karne. Przesło to do Rydlewskiego, ależ spotkało to się. Nie, Pucharu Polski. Rzutka Kiełpińskiego, strzały Maliszewski, ależ miał okazję, jest drugi rzut karny dla Wdy Świecie, później riposta. Chyba trochę na marne, rzut karny dla Wdy Świecie, Rydlewski pewnie, 1-1, Wda wyrównuje stan rywalizacji. Trzeciej i drugiej ligi. Prawa strona boiska, już wbiega tam Cupriak na pole karne. Kto to zakończy? Jest 2-1 dla Radomiaka. Matthew Janik Bemba. 70. minuta meczu. 2-1. Radomiak po raz drugi w tym meczu wychodzi na prowadzenie. Radomiak ma coraz więcej swobody. Peter Mazań na pole karne. Niezła centra, trochę za wysoka jednak dla... Już mając tutaj całkowicie w pamięci to, że jest Klabnik, ale może o tym powiem za moment, bo tutaj piłkarza Radomiaka, wskutek czego pewnie tutaj wyciągnie konsekwencje. Sędzia, tak, ze strony Łukasza Ewenerskiego, okazja na dobicie rywala, Cupriak ponad poprzeczką, o! I okazja na kontrę, ruszają praktycznie tutaj trójką zawodników na dwójkę z Wdy Świecie. Mazań! 3-1! Radomiak dobił swego i podwyższa prowadzenie. I koniec meczu. Wda 1, Radomiak Radom 3. I to zespół z województwa mazowieckiego przechodzi do 1.32 finału. I